Ma problem z oddychaniem, szybko. Ktoś musi mu zrobić usta. Ale on ma złamaną nogę chyba. Ja mu robię resuscytację. No. Ale... Ja wiem, czy tak się robi. Panie policjancie, niech pan... Bo nie skacze, pan go zabije. Mati jest super. Kitła jest czaderskie. Insta w opisie. Uratujesz nas. Co nam się kręci? Co pani musi nucić tą nutę? Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym w Przypałowicach! Będzie rozpoznana sprawa Antosia Majtkowskiego, Karola Zamojskiego oraz Tylera Brokułka! Tak, to ja. To my! Witam. To my! Dokładnie! Obecny! Dzień dobry! Jesteśmy! Czy stawił się pan Tyler Brokułek? Brokułka, tak, przepraszam? Tak, Brokułka jestem. Czy stawił moi się? Moi rodzice zaraz będą, więc spokojnie, proszę się nie dobrze, martwić. Dobrze. Zapłacą dużo, panie. Dobrze! Czy stawił się Karol Zamojski? Tak, jestem. Dobrze. Czy stawił się Antoni Majtkowski? Jestem! Dziękuję. Jako jedyny wstałeś, kiedy sędzia mówiła. Bardzo dobrze. Pouczam wszystkich o obowiązku mówienia prawdy za składanie fałszywych zeznań zgodnie z artykułem 233. Grozi odpowiedzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności. Czy zrozumieli państwo treść pouczenia? Tak. Tak, jak najbardziej. Proszę. Czytam ten jest. Proszę o opuszczenie sali. Dobrze, proszę pani. Dobrze. Zapraszam oskarżonych! A po kolei ale mamy chodzić, czy wszyscy razem? Ale powiedziała pani, żeby wyjść. Zły mi skrypt ktoś dał. Rozumiem. Okej, okay, dobrze. Dobrze, siadamy, tak? Jako pierwszego oskarżonego, nie, proszę o wstanie. Nie, proszę nie ja. Antoni Majtkowski! O, to ja! Stałem. Proszę stanąć przede mną na czerwonym krzyżu. Nie ma krzyżyka. Tutaj, to jest krzyżyk. Cofnij się. Za blisko. To jest dywan. Ale jest ułożony w formie krzyża. Przepraszam. Pragnę przypomnieć, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Oczywiście, czy jest pan świadom tego? Tak. I za gadanie głupot do sądu, ruszanie się jak debil w tom i z powrotem też grozi odpowiedzialność karna do 25 lat. Co? Czy oskarżony chce składać wyjaśnienia? Jak najbardziej mogę. Prawdziwą historię najprawdziwszą dobrze, złożyć. To proszę mi opowiedzieć, co się wydarzyło podczas lekcji matematyki tego felernego dnia. No to była lekcja matematyki, no i wyszedłem do toalety, a wróciłem i Tyler przekupywał pana właśnie od matematyki, żeby postawił mu czwórkę i później był zły na mnie za to i chciał mi wsadzić głowę do toalety i przyszła policja i zgarnęła nas, tak. Czyli chcesz powiedzieć, że w zasadzie ty jesteś tutaj tylko i wyłącznie ofiarą, nie powinieneś być... Ja jestem ofiarą. I tak. Zrzucasz całą winę na Tylera Brokułkę. Znaczy, no, moja wina jest taka, że po prostu powiedziałem, że ten przekupywał nauczyciela i to... Nic nie przekupywałem, tak. Nauczyciela, tutaj, co tam gadałem. To jest moja wina. Nie, nie gadałem. Cisza! Tak, Tyler, tak. Zostajesz! Czekajcie. Po lekcji. Czekaj, co ty tu robisz? Idź mi stąd. Tyler! Za zakłócenie porządku rozprawy zostajesz ukarany grzywną w wysokości 500 zł. 500 zł? 500 zł! Tyle to mama wydaje na karmę dla psa w ciągu jednego dnia. No dobrze, w takim razie Tyler zostajesz chwilowo usunięty z sali rozpraw. Nie, proszę pani, ale... Zostaniesz przywołany tutaj, jak będzie twoja kolej, bo widzę, że zachowujesz się strasznie nieprawidłowo. Ej, Karol, a czemu ty tu siedzisz tak właściwie? Ja właśnie nie mam pojęcia. A, okej. Antoś! Tak. Czyli... Wszystko. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem adwokatem Tylera. Proszę nic nie mówić, proszę odsunąć się, także jestem adwokatem pozostałej dwójki. Zdaję sobie pan sprawę, że to co pan robi jest niezgodne z prawem. Czy ja mam się odsunąć faktycznie? W tym momencie przerywa pan rozprawę w sposób, który jest... Jestem adwokatem. Nie obchodzi mnie to, proszę usiąść, albo zostanie pan ukarany grzywną w wysokości 1200 zł. Nie, prawo według dobra, liczę do pięciu. Raz, kodeksu karnego. Dwa, nie ma pani prawa trzy, mówić tak do mnie takim tekstem. Cztery. Nie, pięć, nie. Siadaj, łysolu, liczę do... Dobra, zostajesz ukarany.
To jest jak coś młotek. Zostajesz ukarany grzywną. Dobrze, że już siedzisz. Pani adwokata każe grzywną? Tak. Za to, że zostajesz żółtą kartkę, tak można powiedzieć. A rozumiem, a to ja już mogę usiąść, ja powiedziałem, co miałem powiedzieć już. Tak, chwilowo możesz usiąść. Okej, okay, super. Karol? Tak? Zamojski. Proszę tutaj się stawić. No cześć, Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, co ty robiłeś wtedy podczas tych zajęć matematyki? Przeciw, sprzeciw, Karol, nic nie mów. Masz do tego prawo, aby nic nie mówić. Ale ja chcę złożyć zeznania, bo jestem tutaj przez przypadek. Nie, nie możesz, tylko musimy najpierw to ustalić, co musisz powiedzieć, tak więc zarządzam chwilową przerwę. A co ty robisz? Panie adwokacie, ktoś ci ściągnął gacie! Czemu pan bije go? Ja chciałem złożyć zeznania, ponieważ Antoś skłamał. A ty skłamał? Nie skłamałem! Nie było mnie na lekcji matematyki. Ja w tym czasie, kiedy oni mieli matematykę, ja miałem lekcji fizyki, więc kompletnie nie było mnie w całej sytuacji. Przepraszam, ale my nie mieliśmy lekcji matematyki o 18 byliśmy w naszym dormitorium, a ja powiedziałem... Ale ja się zapytałam, co robiliście na tych zajęciach z matematyki, Antoni. Tak, ale spytała się pani o godzinę najpierw, o 18.23, a wtedy... Trzeba usiąść, Antoni, bo już się plączysz w swoich zeznaniach. Widzi pani... Dobrze, rozumiem. Wysoki sąd? W takim razie wzywam na świadka. Pan Sławek jest proszony do sądu najwyższego. Już idę. Taka ciekawostka, pan Sławek to mój brat. Brat bliźniak. Czyli ty jesteś... Brat bliźniak, ja jestem mężem? Pan Władek. Dzień dobry. Nie, żadnym mężem. Ja jestem po prostu bratem pana Sławka, ja jestem pan Władek, adwokat. Ty ktoś mnie wzywał? Tak, ja jesteśmy bliźniakami. Tak. Sędzia Anna Maria, to ja. Piotrkowska. Tak? Panie Sławku, proszę mi powiedzieć najważniejszą rzecz. Czy podczas zajęć matematyki na tych zajęciach był uczeń Kamil Zamojski? Karol Zamojski, tak? Pani chodzi o Karola Zamojskiego. Karol Zamojski, tak. Nie, było go z tego co pamiętam. Chwila, muszę zobaczyć. Sekunda. Okej, tak, miał lekcję fizyki wtedy, więc nie było go kompletnie na tych zajęciach. Dobrze, dziękuję panie Sławku, może pan usiąść. Antoni Majtkowski, proszę wstać. To ja, tak? Czemu tylko ja zostałem tu z oskarżonych? Czy zdaje sobie pan sprawę, że za składanie fałszywych zeznań jest pan skazany na 25 lat więzienia? Ale to jest szkoła przecież! Nie wytrzymam tego! Nie dam nie rady! Nie szybko, panie Żeberko! Chłopak dobra, jest ciężko ranny! Czekaj, ja muszę zadzwonić do... Antoś, do babci, Antoś! Do jakiegoś opiekuna. Dobra, dzwoń. Wszystko w porządku? Tak, usłucham. Czy pani jest prawną opiekunką Antosia? Tak, ja w to nie babcia, wierzę. Chłopak wypadł z okna, szybko. Zdarzył się wypadek, ratujcie go, z okna. On jest moim kolegą, ja zawsze się z nim jestem obok. Dobrze, jak mi pani tutaj, o, dzień dobry, pani, tak? Tak, dzień dobry, jestem Antoniego babcią. Niech pani go, czy to na pewno jest Antoni? Bo tak troszkę inaczej wygląda. To on, zmienił ubranie. Zapakujcie go tu. O Jezu. Proszę uważać, bo tutaj zapakujcie Antoniego, Antoni, wszystko będzie w porządku, babcia jest przy tobie, Antoni! Antoni! Dobra, jedziemy! Dobra, szybko! Antoś! Jest, dobra, mamy go. Szybko! Mam nadzieję, że wszystko z nim będzie w porządku. Może Tyler jest taki silny chłopak. Tutaj operujemy go w tym! W ogrodzie. Pani policjant. Jezus Maria! Antoś! Już. Pani policjanci, chodźmy może po... Ktoś wzywał lekarza? Tak, proszę tutaj. Co się stało? Wypadł z okna. Najprawdopodobniej ma złamane kończyny. Proszę odejść, pani babciu, spokojnie, niech pani na to nie patrzy. Nie może pani. Nie może stracić. Nie straci pani, spokojnie. Rzeczywiście szpital jest tutaj, pomyliłem się po prostu z tego stresu, nie wiedziałem gdzie to jest. Czy ten lekarz to będzie lekarzem? Tak, to jest najbardziej wykwalifikowany lekarz, doktor. Zobacz, wygląda jak lekarz? Okej, tak. Doktor, puls, okej. Ma problem z oddychaniem, szybko, ktoś musi mu zrobić usta. Ale on ma złamaną nogę chyba. Ja mu robię resuscytację. Ale... Ja wiem, czy tak się robi. Panie policjant, niech pan... Nie skacze, pan go zabije. To pan robi mojemu koledze, o co chodzi? Dobrze, potrzebuję pana policjanta, musimy... Jak masz na imię? Chłopcze, byłeś kolego. Tyler, on mnie topił w kiblu zawsze. Ja mu wszystko wybaczam. Dobrze, ja pójdę pomóc wybrać coś. Nie mamy pieniędzy na wyposażenie. Szpital jest pusty, co mam teraz zrobić? Tyler, popilnuj Antosia, proszę. Cholera.
No nie wiem, mogę, jakich rzeczy potrzeba? No łóżka, wszystkiego po prostu, no zobacz, tu ma być szpital. Panowie, bo ja mogę dać fundusze jakieś. Czyli co, pani, że jest pani w stanie dać jakiś datek? Tak, bo z emerytury nauczycielskiej coś oszczędziłam dla mojego Antosia wszystko. No dobrze, zostaw Antosia! Czemu ten... Nic. Chłopak prowadzi tego pacjenta. Zaraz się go pozbędę za to, że głowę mi w kiblu spuścił. Tyler! To jest niedopuszczalne, żeby moja bogata rodzina i żebym takie rzeczy przeżywał. Tyler, zostaw go! Zostaw go, chłopcze! Tyler! Nie, Antoś! Nie ma szans, już go nie uratuje. No i poszedł na dno. Niech sobie popływa z rybkami, biedak. Panie policjancie! Zatrzymaj dobra, się, zatrzymaj ja się, młody człowieku. Dobra, to ja już sobie stąd idę, ja już... Nie. Antoś, mój Antoś! Łap go. Dobra. O, co? Uciekam stąd! Halo, mamo, tato, szybko! Jakieś biedaki mnie gonią! Panie policjancie! Proszę go dorwać! Dobra, chyba jestem bezpieczny tutaj. Dobra, poczekam sobie. Na ziemię! Nie ma opcji! No dobrze, panie policjancie! Idziesz do kryminału, gównie, już zabiłeś człowieka! Nie! Należało mu się! Plamił. Dobra, trzeba najpierw pobić młodego. To, bigo! Dobra. Mam linę! Tyler, brokułko, jesteś skazany na dożywocie! Dlaczego? Przecież nawet nie miałem rozprawy! O co? Nieważne, widzieliśmy to na własne oczy, nie potrzebujesz... Dobrze. Szybko, chcę nawet zadzwonić twoje... Nie, zamknij mordę, gówniarzu. Weź go, kop go! Jak się moi rodzice dowiedzą, to zwolnią was z roboty! Człowieku! Puśćcie mnie! Słuchaj człowieku, nie masz już żadnych to, praw. Zrobiłeś, do żywocie. Do ale żywocie. Jeszcze należało, on mnie w kiblu spuszczał, a jeszcze na rozprawie kłamał. To ty jego spuszczałeś w kiblu, wszystko widzieliśmy na monitoringu gości. Tak, to jest nieprawda. Mieliśmy później wejść jako świadkowie, ale oczywiście ale ja nie chcę zakończyła do więzienia. Się tragicznie ta rozprawa. Nie obchodzi nas co ty chcesz. Ej, jesteś po prostu degeneratem. Gdzie jesteście? A tutaj? Ja nie chcę do więzienia. Mamo, szybko. Zapłacę wam, ej, moja mama wam zapłaci dobrze, dużo pieniędzy. Dobrze, panowie policjanci, dobrze. 100 000 dostaniecie. Dostaniecie premię. Tutaj. Siedzisz tutaj. Nie. To jest twoje więzienie. Tutaj jest ściana, rozumiesz? Nie możesz przekroczyć tam. Tego. Nie. Siedź tam. Masz spokój. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Nie bij go. Przepraszam, panie armatko, czy ja mogę... Mogę mu tak jednego plaska za Antosia? Nie. Ale ja jestem kochająca babcia. Ale nie może pani zrobić takich rzeczy, bo będziemy musieli panią zamknąć w więzieniu razem z nim. A jak pan matka, nie będzie patrzył? Popa na łeb jednego. Za to widziałeś co się stało z nim. Dobra, jednego kopa. Jednego kopa na łeb. Dziękuję. To za Antosia. Ała. Dziękuję panie Armatka. Jeszcze jedno takie słowo. Siedzisz tam w rogu. Chciałbym zgłosić Antoś. Antoni? Nie, to nie Antoni. Nie, to nie on. O, bardzo podobnie nie, spokojnie, wygląda. Spokojnie, podobne, ale to nie on. Dobra, zamykam tutaj te wrota. Zdaję się, że to jest moja